Cześć, witam serdecznie. Zgodnie z tym, co zapowiadałem na poprzednim podsumowaniu wyników, lecimy z podsumowaniem marca, dlatego że było grubo i za chwilę dowiecie się, jak to wyglądało w szczegółach, ile było transakcji albo ile było decyzji, które zakończyły się albo sukcesem, albo porażką, czy zarobiliśmy, czy też nie. Ja zapowiadałem, że bardzo mocno w tym roku kładziemy nacisk na to, żeby się cashować, żeby bardzo podkręcić wyniki, dlatego że chcemy w tym roku, jak to się mówi, pobić pewien wynik i dokręcić śrubę maksymalnie. Powiem szczerze, idziemy w bardzo dobrym kierunku. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby zostawić powiadomienia, żeby zasubskrybować kanał, za wszystkie tego typu działania z Twojej strony bardzo serdecznie teraz dziękuję. To pomaga nam rozwijać kanał i docierać do szerszej społeczności. Przechodzimy do ekranu. Wejdziemy najpierw sobie w raporty. Weźmiemy zakres dat, który nas interesuje. Najpierw zacznijmy od marca. Więc wybieramy marzec, 1-31, filtrujemy ogólnikowo. W miesiącu marzec mieliśmy dni, tak jak tutaj widać, trochę gorsze, trochę lepsze. Pierwszy dzień minus 8, później 6, później 16 na plusie, później minus 9, więc te wyniki na plus, na minus, no, to nie są wyniki w $1000, tylko dużo, dużo większe. Później okres środka miesiąca, pewna przerwa, to spowodowane moją chorobą, po prostu brak aktywności handlowej, no i końcówka miesiąca, czy też druga połowa miesiąca marca, podkręcone tempo zgodnie z tym, co chcieliśmy zrobić, to widać wyniki i 29 marca bardzo dobry wynik, 39 tysięcy, później 8, tu wynik ten ostatni to już jest ujemny wynik na kwiecień, ale zostawmy. Jak zakończyliśmy miesiąc marzec? Na początku pod wodą $8400 i później sukcesywnie, tak jak powiedziałem, w drugiej połowie po 16 wróciliśmy na właściwe tory. Skończyliśmy z wynikiem $93500. Taki jest wynik. Wejdziemy sobie w poszczególne dni, a więc tu można zobaczyć, nazwijmy to jest takie podsumowanie, który dzień był na plusie, który był na minusie, a więc nie wszystkie dni są na plusie, to jest ok. Najważniejsza rzecz, dni, które były stratne, były z mniejszymi stratami, dni, które były zyskowne, po prostu one były, te zyski były dużo, dużo większe. Przejdźmy do szczegółowego raportu, a więc zobaczmy, ile było finalnie pozycji. 125 pozycji, 125 decyzji handlowych. Tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o skuteczność, powiem, że jest całkiem niezła. Ta skuteczność powyżej 65% wystarczająca będzie, jeżeli będziemy panować nad parametrem średnio zyskownej transakcji i średnio stratnej. To znaczy ta relacja, którą tutaj widać, pozycja, która zyskiwała, która kończyła się zyskiem prawie 1500 dolarów, dokładniej 1459, średnia stratna pozycja na minusie 1080. I teraz jeżeli mamy skuteczność powyżej 50% i te parametry właśnie tak wyglądają, no to będziemy w stanie generować dobre wyniki. No, u nas ta skuteczność dużo powyżej 50%, więc to się przełożyło finalnie na bardzo dobry wynik. Mamy podsumowanie 93 525 dolarów. Tyle zrobione i wypłacamy na bieżąco. Moi drodzy, jeżeli chodzi o instrumenty, które w tym miesiącu, w marcu płaciły, no to rekordzistą jest euro-dolar. Euro-dolar bardzo dobrze płacił, mogę powiedzieć. To wynikało przede wszystkim z prostej obserwacji. W dobie tego, co się dzieje, dolar się umacnia i ten kierunek, myślenie o dolarze w ten sposób pozwoliło nam zawierać po prostu dobre pozycje na umocnienie się dolara i jak widać ten koncept, ten sposób myślenia i decyzje z tym związane płaciły bardzo dobrze. Drugim instrumentem, który dobrze płacił, to jest złoto. Chociaż początkowe decyzje na złocie nie były trafione, ta pierwsza strata właśnie między innymi na złocie. Australijczyk również tutaj bardzo dobrze nam się sprawdził. Euro japy, euro jen, nawet bym powiedział nieźle. Z takich instrumentów, który nas troszeczkę, chciałbym podkreślić, to troszeczkę rozjechał, to jest instrument funta do Szwajcara, to jest najgorszy instrument.
Ale nie będę koncentrował się na złych rzeczach, złych elementach, bo jest po prostu stosunkowo mało. Bardzo dobry miesiąc w kwietniu. Zobaczymy, jak okres świąteczny. Być może nam troszeczkę będzie to tam nam przeszkadzało, ale postaramy się w kwietniu również nie zwalniać tempa. Z wyniku jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kurczę, trudno nie być, jeżeli jest taki. Ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że sam wynik jest ok. Nie chciałbym sobie robić sztucznej presji, że zrobimy tutaj 100 milionów i tak dalej. Nie o to chodzi. Podkręcamy tempo w kontekście aktywności handlowej. Staramy się zagrywać z trochę większym ryzykiem, co jest też dość istotne, czyli zwiększyliśmy ryzyko po to, żeby móc pracować na innych wynikach, ale nie to jest kluczowe. Kluczowe jest to, że decyzje, które podejmujemy, te pozycje, które otwieramy, one są przygotowywane, są zgodne z planem, zgodne ze strategią. Czyli nie robimy takiego zagrania, nazwijmy to, czuję, że będzie jakoś X, Y, Z i skaczemy ze strategii na strategię, broń Boże, nie. Staramy się skrupulatnie zagrywać zgodnie z tym, o czym między innymi mówimy w mentoringu, co robimy w trakcie naszych sesji. Tego się trzymamy, czyli trzymamy się planu i nie pozwalamy sobie na popełnianie błędów. Efekty widać, nie robimy tego zresztą od dzisiaj, więc nam jest stosunkowo łatwo podążać za naszym planem. To jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia też nawyków. I trzymam kciuki, żebyście też byli w stanie trzymać się swoich założeń, strategii. Jeżeli uczycie się razem z nami, jeżeli działacie razem z nami, no to tym bardziej, ale jeżeli masz swoją strategię, pracuj nad konsekwencją, bo po prostu na rynku najczęściej to właśnie konsekwencja i cierpliwość najwięcej płaci. Jeszcze sobie spojrzymy na wynik w ogóle w tym roku. Możemy popatrzeć, ja zrobiłem filtr od 1 stycznia do 31 marca i tutaj widać, że decyzji sumarycznie było około 330. Tak? Nie chcę powiedzieć, że średnio 100 na miesiąc, bo każdy miesiąc jest troszeczkę inny. Niewątpliwie miesiąc marzec robi nam wynik tego roku. Jeżeli moje plany się sprawdzą, to nie będzie miesiąc marzec, nazwijmy to, rekordowym, tylko gdzieś tam okres czerwcowy, może początek lipca. Zobaczymy, jak będzie, nie chcę wyprzedzać faktów. I teraz najważniejsza rzecz, o którą zawsze pytacie. Dobra, Paweł, z jakiego kapitału ten wynik jest zrobiony? Czyli 127 tysięcy dolarów, z jakiego kapitału zostało to zrealizowane. W tym roku będziemy organizowali taki event, takie wydarzenie dla wszystkich, którzy po prostu będą chcieli i nas poznać, zobaczyć. Będzie to bardzo fajne wydarzenie takie i networkingowe, i po to, żeby się poznać, ale szykujemy kilka fajnych niespodzianek i dowiecie się między innymi na tym evencie, z jakim kapitałem albo ile my finalnie zainwestowaliśmy po to, żeby tego typu wyniki generować, i prawdopodobnie zwalimy Was z nóg, ale to wszystko już niedługo, będziemy to zapowiadać, między innymi na YouTubie pojawią się informacje na ten temat. Na dzisiaj bardzo dziękuję za Twój czas, za Twoją uwagę. Pamiętaj o subskrypcji, o lajku. Wszystkiego dobrego i słyszymy się na kolejnym podsumowaniu już za miesiąc.